Przepraszam, dla Państwa też to jest lepsze niż program kosmiczny? Na program zaprasza sponsor PKN Orlen. No i witamy po raz kolejny program Stan Futbolu. Jak codziennie o 22:00 podsumowujemy sobie to, co się działo danego dnia. Dzisiaj ze mną w studiu są Wojciech Kowalczyk. Dobry wieczór. Grzegorz Szamotulski. Dobry wieczór. Oraz Jarosław Kołakowski. Dobry wieczór. Panowie, jest jedna dobra wiadomość po dzisiejszym meczu Argentyny. Reprezentacja Polski nie jest już reprezentacją, która strzeliła sobie najbardziej kuriozalną bramkę na tym mundialu. Wyprzedziła nas Argentyna i wyprzedził nas Willy Caballero. Tak, i Wojciech Szczęsny nie jest takim bramkarzem, który byłby najgorszym na tym turnieju, ale bramkarz reprezentacji Argentyny. Zanotował przepiękną asystę. Mi się wydaje, że takiego ciasteczka to nie jest w stanie nawet Messi rzucić. Kuriozalny gol. Zanosiło się w pierwszej połowie już na jakąś taką podobną sytuację, bo też 2-3 razy grał ryzykownie w swoim polu karnym i w drugiej połowie pokazał. Mam wrażenie, że to jest tak, jak ktoś myśli, że bardzo dobrze umie grać, a jednak niekoniecznie, jak ego wyprzedza umiejętności i podejmujesz decyzje, których podejmować nie powinieneś. W reprezentacji Argentyny chyba wszyscy chcą dorównać Messiemu. Każdy chce się jakoś tam popisać. Obrońcy dzisiaj nie było trudno mu dzisiaj dorównać, powiem szczerze. No, nie było trudno, ale jednak starają się gdzieś tam pokazać ci zawodnicy i obrońcy próbują ryzykownych zagrań, bramkarz no efekty widać. Tam w pierwszej połowie też była jedna czy druga sytuacja, kiedy tak naprawdę wisiała bramka na włosku po takich zagraniach. Mm-hmm. Tak, no właśnie tak próbowali się zabawić we własnym polu karnym i przed przerwą jeszcze się uratowali, ale tu już ta zabawa poszła za daleko. Oni starali się lepiej rozegrać piłkę na własnym polu karnym, co groziło stratą gola. Oni większą fantazję mają pod własną bramką niż pod bramką przeciwnika. Tak, jak już przekraczali linię środkową boiska, to tam już nie byli w stanie tak wymienić między sobą dwóch, trzech podań, a u siebie w polu karnym. Też nie przesadzajmy tam te 2-3 podania, ale to już było takie te trzecie na zasadzie, że jak Chorwat zabierze, to może też strzelić gola i to było to, co tutaj Szamo powiedział. W pierwszej połowie już mogli sobie zrobić taką sytuację. No wtedy już przy tej bramce to widzieliśmy. Caballero stwierdził, nie będzie rozgrywał między swoimi obrońcami, tylko bezpośrednio poda do Chorwata. Mówi, masz, sprawdzimy, czy umiesz strzelić. No ten mu strzelił, no mówi, jak chciałeś sprawdzić, to ja ci huknę z woleja. No, takiego ciasteczka się nie marnuje, to mówię. No, trzeba powiedzieć, że on... Właśnie to jest jakieś założenie, że oni starają się rozegrać ryzykownie. On wcinką zagrał, żeby elegancko to zrobić i się okazało, że się pomylił. I teraz jest tak, że bramkarze powinni grać dobrze nogami. Ja uważam, że czasami jednak trzeba kopnąć tę piłkę z pierwszej na połowę przeciwnika, niż zagrać tak, jak on to zrobił. I konsekwencje tego są takie, że to jest bramka na 1-0, później to już... Ja mam wrażenie, że oni się po tej bramce na 1-0 tak spektakularnie zawalonej już się nie podnieśli. Już potem była totalna nerwówka, już w głowach była panika, to już nie była drużyna. Oni się totalnie rozsypali. No to jeszcze, wiesz co, ja ci powiem, że oni jeszcze tak może z 5 minut, z 10 ruszyli, ale to takie chwilowe było, bo tam była taka sytuacja, Higuain wszedł lewą stroną, wycofał, był strzał, była dobitka Messiego. Ale to wszystko, to też nie będziemy chwalić za tę sytuację Argentyny, bo to jest po prostu drużyna, która jest tak słabo zorganizowana i wszyscy wymagają od Messiego wielu rzeczy, my też oczywiście. Messi zawalił kolejne spotkanie w reprezentacji Argentyny, ale nie można też wyjść, jeżeli ty chcesz walczyć o coś dla Messiego, ty chcesz grać w reprezentacją o najwyższe cele na mundialu, to ty nie możesz wyjść tylko Messi i Agüero ofensywnymi piłkarzami. No pytanie, gdzie ewentualnie ktoś, kto może nie jest ofensywnym zawodnikiem, ale potrafi to zrobić, Banega, Di Maria. Jak nie masz Di Maria, no to mówiliśmy, że Pavon zrobił świetną zmianę, tak? W tym pierwszym spotkaniu. Też go nie ma. Dostają Argentyńczycy bramkę na 1-0 i pierwsza zmiana, jaka jest, to jest Higuain za Agüero. No ludzie kochani, no. Dybala też wchodzi w końcu. No jak nie będziesz... Na mundial się jedzie nie po to, żeby cały czas bronić, bo tam właśnie z tej obrony wychodzi tak, że dostajesz 3-0 i zasłużone. A jakbyś pojechał po zwycięstwo w meczu, to może okazałoby się, że gdzieś nie przegrał 3-0. A tak to chciałeś zagrać na 0-0 i może coś Messi strzeli, no to trójasia w plecy i praktycznie po mundialu. W pewnym momencie Argentyna dostała w pierwszej połowie prezent, strzał do pustej bramki, nie trafili. Jak prezent dostali Chorwaci, to już wykorzystali. Do tego momentu ten mecz był w miarę wyrównany, taki bez sytuacji z obu stron.
dość zamknięty, dopóki go Caballero spektakularnie nie otworzył. Mi się wydaje, że trzeba skomentować zespół Argentyny, bo to jest też kwestia selekcji. To wcale nie jest łatwo prowadzić zespół, w którym jest 5 czy 6 gwiazdorów z najlepszych klubów. A tam już właśnie nie ma tych gwiazdorów. No jednak mimo wszystko... Znaczy na boisku przynajmniej, w pierwszej 11. To też jest problem, bo jeżeli masz na ławce tych ludzi, to patrzysz na nich, oni są może niezadowoleni. Generalnie wydaje mi się, że jakaś koncepcja prowadzenia tego zespołu gdzieś jest chyba zła. Pamiętam zespół Argentyny, jak jeszcze grał w niej Maradona. Pamiętam zespół, który grał najskuteczniej, to było wtedy, kiedy grał Maradona. Z przodu, przypomnijcie mi, ten napastnik taki długo blond, Caniggia, i mieli bardzo dobrego bramkarza. I to było trzech ludzi, którzy po prostu ten zespół tworzyli, a reszta to byli zawodnicy, którzy po prostu dla nich pracowali i starali się stworzyć im sytuację do zrobienia czegoś. A dzisiaj mamy sytuację taką, że kilku zawodników argentyńskich stoi, czeka, jest świadomych swojego jakby poziomu gry, pochodzenia z wielkich klubów i myślą sobie, no dajcie mi piłkę, ja coś zrobię. A niestety, zespół chorwacki to jest poważna drużyna i tam są zawodnicy dobrani właśnie według jakby swojej pracy na boisku. Ci ludzie, którzy po prostu grają na swoich pozycjach, to oni grają, wiedzą, co mają robić. Ja mam wrażenie, że układanie podstawowej jednostki Argentyny to jest na zasadzie, dobra, tu się 5 nie sprawdziło, wyjazd, dawać 5 następnych, może się sprawdzą, oni się znowu nie sprawdzają, dawać 5 następnych. Di Maria dzisiaj nie wszedł na boisko, w poprzednim meczu grał w podstawowym składzie, Banega w poprzednim meczu wszedł na boisko, dzisiaj nie wszedł na boisko. Nagle pojawiają się nowi zawodnicy totalnie od czapy, tacy, którzy nie bronią się na poziomie klubowym, a co dopiero reprezentacyjnym. Tam jest totalny chaos, co mnie dziwi, ponieważ Sampaoli jako trener Chile wydawał się człowiekiem, który potrafi zbudować drużynę na poziomie reprezentacyjnym, taką zjednoczoną, walczącą, i potem w Sewilli też wydawał się takim trenerem, który potrafi stworzyć drużynę grającą do przodu. Może czasami przesadnie do przodu, ale taką rozchuśtaną, taką jak on właśnie przy linii, taką emocjonalną, a tutaj kompletny paraliż. No tak, tak się zastanawiam po tych dwóch meczach Argentyny i pewnie po trzecim. No chociaż w trzecim to może zaryzykować, no bo już taka, myślę, że opinia publiczna w Argentynie nie wytrzyma tego, co widziała po raz kolejny i może zagrać, jak to ktoś może powiedzieć, zaryzykuje, nie zaryzykuje. Może zagrać większą ilością zawodników ofensywnych, ale mi się wydaje, że Sampaoli tym spotkaniem, tym prowadzeniem reprezentacji Argentyny, wydaje mi się, że on już przekreślił sobie jakiekolwiek szanse na to, by prowadzić jakąś drużynę, która będzie chciała grać ofensywnie. No tak nie można. To w ten sposób wspomniałeś o składzie. O to właśnie zapytałem. On przez całą karierę trenerską wydawał się trenerem, który lubi ofensywę. No właśnie, o to chodzi. To jest zaskakujące, że kojarzymy go z tego, że on powinien grać ofensywnie, bo takie było przyzwyczajenie. To nawet w Sewilli to starał się gdzieś zrobić, chociaż wiadomo było, że miał troszeczkę ubytków, ale dzisiaj mamy reprezentację Argentyny. Ty mówisz o zawodnikach reprezentacji Argentyny, bo nie możemy trafić ze składem i nikt nie jest w stanie, nawet argentyńscy dziennikarze. No ja mam tutaj przed sobą skład, dajmy na to, skarb kibica Przeglądu Sportowego. Dzisiaj nie było tak, ze składu. Rojo, Banega, Di Maria, Higuain. No weź, traf, no jak, no jeszcze przecież na ławce jest tak, Dybala i Pavon, no to w ogóle, jak patrzysz, że tacy zawodnicy nie grają w piłkę. No jeszcze pewno został Icardi, tak? Kto? Icardi, no tak, ale mówimy mówimy chwileczkę, zaraz, dokąd lecimy z tą reprezentacją, no nie można być, grasz z Messim, to daj mu, przecież jakby Messi dostał w drużynie Barcelony, zamiast gdzieś tam w środku boiska, zamiast Iniesty, dostałby tego André Gomesa, tak? I z przodu zamiast Luisa Suareza, Paco Alcacera, to też by nie wyglądał na Messiego, bo by nie wiedzieli, jak z nim grać, bo nie potrafią. To jest ta różnica, no ale jak dostał dzisiaj Messi kolejnych 8 defensywnych... Ale powiedzmy sobie szczerze, nie, Messi to jest słaby. Po meczu z Islandią go krytykowano, on wtedy aż tak fatalny nie był, nie strzelił karnego, ale coś tam grał. Ale dzisiaj to on był totalnie poza meczem. Mi się wydaje, że on już wie, że to jest... Jeszcze został mu jeden mecz w reprezentacji. Niepotrzebnie na ten mundial w pojedynkę wprowadzał, bo się tylko wstydu naje. Tak, i jeszcze za siebie i za kolegę. Zakończy w meczu z Nigerią swoją reprezentacyjną karierę. Tego można być pewny. Bo ja nie widzę dalej, żeby ta Argentyna była w stanie
wyjść z tej grupy, nawet nie wiem, czy jest w stanie ograć tą Nigerię. Dobra, Kowal, powiedz, bo ty jesteś tutaj naszym naczelnym matematykiem, codziennie wyliczasz, jakie wyniki muszą paść, żeby coś się stało. Nie. Jarek też jest mocny w tej kwestii, Jarek lepiej liczy pieniądze, a Wojtek lepiej punkty. Ale tylko te większe sumy. Ja uważam, że tylko Argentynie daje szansa jedna. Nigeria musi wygrać z Islandią. A przy remisie? Islandia wygra w ostatniej kolejce z Chorwacją i nie ma Argentyny. Mhm. Jeszcze pamiętajmy, no bramki się liczą na mundialu, no dzisiaj te w końcu 0-1 Argentyny jeszcze i tam jakieś tam przy remisie, a tak to 0-3, odrabia stracone bramki, to wiesz, to myślisz, że ta Nigeria się położy? Mhm. Ale Chorwacja też się nie położy, więc spokojnie. Znaczy wydaje nie położy się, tylko że... jednak inny poziom jakby... Ale wiesz, już masz w kwestii turnieju, jak Chorwacji zobaczą jutrzejszy wynik i daje im to pierwsze miejsce w tabeli, umówmy się, my nie muszą grać Modricze, Rakitice i inni zawodnicy na zasadzie ostatniej kolejki z Islandią, bo mają pierwsze miejsce i mają gdzieś, mają jeden mecz mniej, jeżeli chodzi o podstawową jedenastkę. To się zawsze robiło na turniejach. Masz 6 punktów, wychodzi gdzieś drugi skład, no bo musisz oszczędzać, bo masz w perspektywie mecz 1/8, co dla Chorwatów będzie bardzo ważne spotkanie, bo już tam są. Tylko teraz jest właśnie pytanie, no. Myślę, jaki że dla turnieju byłoby słabo, gdyby Argentyna nie wyszła, więc cały czas... Ale co, Jarek, z taką grą? Wydaje mi się, że w momencie, kiedy te mecze będą już o wszystko jakby się mieli mecz o wszystko. Tak, ale mimo wszystko to jest cały czas grupa. Gdzieś tam w głowie jest cały czas jeszcze jeden mecz, coś i tak dalej. Poza tym naprawdę Chorwacja to jest bardzo trudny przeciwnik. Naprawdę, wydaje mi się, miałem takie wrażenie dzisiaj, już w pierwszej połowie to powiedziałem, że Chorwacja naprawdę bardzo dużo w tym turnieju może zrobić. Bo widać, że w tej drużynie każdy wie, co ma robić. Ci zawodnicy naprawdę grają w bardzo dobrych drużynach. Może oni są niedoceniani, bo oni nie są poza tą trójką, Mandzukic i tych dwóch Real i Barcelona, no to są zawodnicy, którzy naprawdę stanowią, ci trzej są bardzo znani, ale ci pozostali, to oni po prostu grają w bardzo dobrych drużynach i wiedzą, co mają tam robić. To jest jakby ważne. I w tym zespole oni się znaleźli na swoich pozycjach. A w momencie, kiedy mówimy o reprezentacji Argentyny, to jeżeli gra Messi i wchodzi Dybala, no to oni gdzieś tam się już dublują. Higuain wchodzi, to nie jest naturalne jakby środowisko z tych drużyn. Znaczy oni nie funkcjonują jako drużyna nie w ogóle. Nie funkcjonują, dokładnie. Tam nic nie działa, to jest wszystko oparte. Jeżeli bramkarz w całych eliminacjach to było oparte na tym, że Messi weźmie piłkę i strzeli, ale niestety to nie jest tak, że on weźmie piłkę i będzie strzelał na mistrzostwach świata, bo tak. Zwłaszcza, że wydaje się, że on nie jest w specjalnie wysokiej formie. Przepraszam, jeszcze tylko słowo powiem na temat bramkarza, bo też trzeba powiedzieć jedno. No, wydaje mi się, że bramkarz to jest taka, no, Grzegorz może powiedzieć na ten temat znacznie więcej, ale wydaje mi się, że to jest istotne, żeby brać takiego bramkarza, który broni w całym sezonie i ma pewność bronienia. I takim bramkarzem na przykład jest Subasic z Monako, bo obserwuję tych kolegów Kamila Glika w tym turnieju. Subasic bronił cały sezon, bronił solidnie i widać dzisiaj jest takim pewnym bramkarzem. A bramkarz Argentyny nie bronił, mało bronił. I widać było, że gdzieś tam chciał zabłysnąć. Gdzieś to ego gdzieś wyszło, chciał się pokazać, gdzieś zaznaczyć swoją obecność. I zrobił mega klopsa. Ja tu się zgodzę z Jarkiem, że ten Subasic ma dobry sezon w tym Monaco. Odnośnie tego bramkarza Argentyny, to on tak miał być rezerwowym, bo tam pierwszym bramkarzem przed mistrzostwami miał być Romero, który niestety doznał kontuzji. Ale też rezerwowy. Nie mają problemu z tymi bramkarzami, także coś nie jest tak w tej Argentynie, skoro jest dobry napad, Higuain, Messi, Dybala, nie ma w ogóle bramkarzy w tej Argentynie takich dobrych. Mhm. On takich czasów, ja pamiętam, bronił taki bramkarz, Kowal, podpowiedz mi, w... Mówisz o tym mundialu, co jeszcze oni tak, no właśnie. Czekaj, ale mówisz? Co mam sprawdzić? Sprawdzę, mam komputer. Mistrzostwa świata, które chcecie wiedzieć? 2006? Czekaj. Dobry bramkarz broni, taki z brudką, taki, czekaj, wypadł mi teraz. Gojkocza? Nie. To mi się zawsze myli, tak, ale coś w tym temat. Berka mu taką ładną bramkę strzelił, czekaj, jak on się nazywa, żebym ci nie skłonął. No dobra, zaraz sobie przypomniesz. Tylko, że wiesz, jeżeli, z jednej strony, jeżeli wiesz, że masz w klatce, dajmy na to, gościa, który nie broni, jest słaby, no to trzeba... To trzeba grać ofensywnie, to znaczy ofensywnie, wystawiasz tych zawodników, bo umówmy się, na dzień dzisiejszy, jeżeli ty masz na ławce rezerwy, znaczy tak, wychodzisz na Chorwację, grasz mecz, może nie o wszystko, ale wiadomo, że nie możesz go już za bardzo przegrać, bo pierwszy mecz zawaliłeś z Islandią, nie wygrywając go, no to nie możesz trzymać na ławce Higuaina, Di Marii, Pavona, Dybali, no umówmy się, no to jest tak samo jak my. Wyjdźmy teraz, musimy wygrać z Kolumbią i tak.
Lewandowski, Grosicki, Błaszczykowski, Zieliński, Kownacki na ławce i wystawmy Peszkę jednego ofensywnego. Carlos Roa to był ten bramkarz. Też przypomniałem się, dobry był. No wiecie, no to nie można tak. No na taki mecz to już musisz wystawić coś i tym bardziej, że mówimy o reprezentacji Argentyny o piłkarzach, którzy dajmy tak, na to, Wojtek, są szanowani w Lidze Mistrzów, są szanowani w swoich ligach i ten obrońca chorwacki, jak widzi, że nie ma tylko Messiego do pokrycia i czy Aguero, tylko ma jeszcze tak, tu uwaga na Di Marię, tu uwaga ewentualnie na jeszcze jednego, na Dybale, no to chwilę, zaraz, to tam trzeba troszeczkę inaczej uporządkować grę defensywną, jeżeli chodzi o Chorwatów, a tak to po prostu Chorwaci zaczęli, dobra, przykryjmy tego Messiego i tam już nic nie będzie, no i tak to wyszło. Ale jedną rzecz może powiem, że mimo wszystko ten błąd tego bramkarza miał, jak widać, kolosalny wpływ na cały mecz. Bo w tej chwili bardzo mocno potępiamy Argentynę, ale co by się stało, gdyby ten bramkarz nie odwalił tego numeru? Być może dalej byłoby 0-0. Być może Chorwacja też by dążyła do czegoś. Może Argentyna by miała łatwiej. Ja mam wrażenie, że wynik 0-0 w miarę zadowalał obie strony. Być może. Tak, nikt nie dążył do tego, żeby go zmienić. Ta sytuacja mi trochę kojarzy się z tą sytuacją z meczu Liverpool-Real, kiedy ten bramkarz też zrobił ten błąd i się okazało, że gdzieś to w głowach tej drużyny zostało i gdzieś to przeważyło w którymś tam momencie. Oczywiście też u niego w głowie to zostało. Także on tam jeszcze dalej w jakiś sposób błądził w tym meczu, no ale widać, że takie coś jednak, taka sytuacja bardzo mocno może podważyć takie morale drużyny. Ja mam wrażenie, że w ogóle morale Argentyny to w każdym meczu wisi na włosku i tylko trzeba czekać, aż ten włosek zostanie przecięty. I wtedy oni się rozpadają. Zresztą nie bądźmy też zaskoczeni, oni ledwo awansowali na te mistrzostwa. No, musieli wygrać ostatni mecz z Ekwadorem, przepraszam, nie z Ekwadorem, z... Tak, z Ekwadorem. Dobrze powiedziałeś, z Ekwadorem, tak. Wygrali 3, Messi wygrał. Wygrali 3-1. Messi wszystkie bramki strzelił. Tak, ale oni też wtedy się męczyli w tych eliminacjach straszliwie. Też nie mieli takich meczów, które by wygrali, nie wiem, 5-0, 6-0, co w tamtej grupie się zdarza, prawda, przy tym radosnym futbolu czasami. W Ameryce Południowej. Oni jak wygrywali, to tak ledwo co, ledwo co, ledwo co, ledwo co. Ale znaczy, na pewno takim piłkarzem kluczowym dla tej reprezentacji na plus i na minus jest Messi, który potrafi wygrać mecz, potrafi strzelić 2 bramki, 3, tam chyba w końcówce tych eliminacji to zrobił, ale w momencie, kiedy gra, no to jeżeli ma słabszy dzień, gdzieś to wszystko się to jest się też trochę tak, że on jak nawet jak ma słabszy dzień, to jednak rywale na niego zwracają szczególną uwagę i to jest pole do popisu dla innych zawodników, którzy tego pola nie potrafią zagospodarować. No, to za bardzo dzisiaj w tej 11 mówmy, pole do popisu dla tak kogo? Mam wrażenie Aguero i kto jeszcze tam? Kto tam jest takim zawodnikiem, kto dzisiaj był w reprezentacji Argentyny takim zawodnikiem, że o chłopie zarabiasz 50 baniek kosztowo? To nie ma takiego, nie było dzisiaj takiego zawodnika, bo to tam sama słabość wystąpiła, no to umówmy się, no. Co mnie tam, gościu robi mi tam sprinty lewą stroną, nie wiem, który to był taki, Acuña, tak? Mhm. No, bez nadziei. A ty wiesz, jak on dośrodkowanie ma na zasadzie, ja dośrodkowuję, a kibic bierze piłkę i idzie do domu, no to na co mi taki zawodnik? No, że on sobie pobiega po skrzydle i kopnie 2 razy w trybuny i raz na poprzeczkę gdzieś spadnie przypadkiem. No to, nie, wiesz, to nie jest przypadkiem, że ktoś ma 26 lat i gra w Sportingu Lizbona. No, nie, no właśnie dlatego też mówimy. Słuchajcie, nie przypadkowo, bo ja często tak przy tych mistrzostwach, jak patrzę na te drużynki, tak troszeczkę wracam pamięcią 3 miesiące wstecz. Słuchajcie, nieprzypadkowo Argentyna, wtedy też bez Messiego, dostała 6-1 z Hiszpanią. Wiesz, to nie może być, bo możesz przegrać mecz towarzyski z Hiszpanią, tak jak przegrywał Smuda 5-0, ale wiedziałeś, że masz reprezentację słabą, prawda? Bo Smuda szukał Iniesty i Czawiego w polskiej reprezentacji, pojechał, dostał od razu... No znalazł mój, Matuszczyka i Bandrowskiego. No wiem, że znalazł. Tak no powiedział, no, że to no, jego nie, wiem o tym, tak. Dlatego Argentyna 3 miesiące temu w marcu w tych meczach towarzyskich pojechała na Hiszpanię i dostała 6. Bez Messiego oczywiście 6-1. Oczywiście tam były takie tłumaczenia. Hiszpanie oddali 6 strzałów, 6-1 wygrali. Całe szczęście, że Hiszpanie oddali 6 strzałów, bo jakby oddali 12, byłoby 12-1, prawda? To jest tak, i od tamtej pory nie było, no jaka ta defensywa argentyńskiej reprezentacji. Dopóki jest 0-0, to nawet nieźle wygląda. Ale sami mówiliśmy,
sami szukają możliwości do tego, by sobie skomplikować. Wiesz, oni w ogóle mają, środek pomocy mają słaby. Przecież żeby ten mecz jeszcze trwał z 10 minut, to by z piątkę dostali. Środek pomocy mają bardzo słaby. Na ten środek pomocy schodzi Messi, ale wtedy jest tylko jeden Aguero z przodu, jedyny zawodnik. Więc jakakolwiek, no musiałby ten Messi przewagę liczebną robić dublingiem. Jak nie ma swojego dnia, to tego nie robi. Na środku pomocy gra Mascherano, który no nie ma tego czegoś. Nie udało się tam wkomponować jakichś zawodników ofensywnych, takich środkowych, rozgrywających do tej drużyny, którzy by tego Messiego podłączyli do gry bliżej pola karnego, a nie bliżej linii środkowej, tak? Bo on się wprawdzie lubi zawsze cofnąć po piłkę, naprawdę, w Barcelonie też, ale tu do przesady. To jest naprawdę bardzo trudna sprawa, bo mi się wydaje, że trener, który by przeszedł konsekwentnie, jakby miał tak mocną pozycję w Argentynie i ocenił przyczyny, że tak ta drużyna gra i stwierdził, że być może bez Messiego będzie łatwiej, że być może bez Messiego... Ale w eliminacjach byli bez Messiego. Ale nie mogli meczu wygrać. Ja mówię o pewnej konsekwencji. Chyba jeden z 8 meczów wygrali bez niego. Tylko, że ja mówię bez... No dobrze, ale powiedzmy Real Madrid bez Messiego sobie daje radę jakoś, także i inne drużyny też. Czyli można. Chodzi mi o to, że Messi w reprezentacji Argentyny jest zawodnikiem, do którego po prostu w rezultacie, jakby w ofensywie, wszystkie piłki w końcu trafiają. I wtedy co się dzieje? Messi rozpoczyna jakąś tam indywidualną akcję, jest podwajany, potrajany. Poczekaj, bo pamiętajmy, że oni na 3 duże turnieje, w których ostatnio grali, 3 razy byli w finale. Finał Mistrzostw Świata i 2 razy finał Copa America. Czyli to nie jest drużyna, która permanentnie odpada w grupie, bo takie wrażenie można odnieść z naszych tutaj słów. Tak, tak, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że jest to, znaczy wiadomo, no Messi jest jednym z 2 najlepszych piłkarzy na świecie. Trzeba powiedzieć, ale w reprezentacji Argentyny wszystko jest jakby na nim, te piłki gdzieś do niego trafiają, on tę akcję ciągnie, reszta stoi, patrzy się, co się będzie działo. Mam takie wrażenie, że jeżeli nie znajdą jakoś pomysłu na rozwiązanie tego problemu, no to ten zespół będzie grał poniżej ich oczekiwań, bo te oczekiwania są niesamowite. Jeżeli my w Polsce mamy takie oczekiwania w stosunku do naszej reprezentacji, a powiedzmy sobie szczerze, oni mają 5 czy 6 zawodników, nie wiem, z pierwszej 15 ofensywnych na świecie, no, to dysponują takim potencjałem. I teraz kto ma siedzieć na ławce, kto ma zostać w domu, kto ma grać, w tym meczu jeden gra, w innym meczu to. Zresztą a propos tego, co jeszcze Wojtek powiedział, że zespół grał za mało ofensywny skład. Ja bym powiedział tak, no grali zawodnicy ofensywni w tej drużynie, tylko to może nie była ta klasa tych zawodników, ale grali skrzydłowi, grał Messi, tak naprawdę grali obrońcy, plus Mascherano z defensywnych zawodników. No nie, no ale to nie, to wszystko, to oczywiście, no tak możemy to powiedzieć, tylko że... Ustawienie? Tu bardziej chodzi o to, czy taki Chorwat się przestraszy bardziej Acuni, lewego skrzydłowego, czy się przestraszy Di Maria. No wiesz, ja też się mogę... Ale też powiedzmy sobie szczerze, Di Maria w kadrze to jest totalna katastrofa. Ale oczywiście, ale zawsze pamiętajmy, to też zależy od meczu. Jeżeli ma troszeczkę miejsca, jest w stanie się rozpędzić. No dobrze, nie on, no to ten Pavon, który wszedł i dał dobrą zmianę w meczu z Islandią. No, mamy kogoś innego, nagle... Tak. Pavon wchodzi za Di Marię, słabego z Islandią, robi świetną zmianę, po czym on nie wychodzi dzisiaj, bo wychodzi sobie jakiś... ktoś tam... No name. No dobra. To są takie wybory selekcjonera, gdzie... Ale to no, są... tak naprawdę, ja dzisiaj patrzę tak, patrzę reprezentację Argentyny. Pierwszy skład i rezerwy. Ławka rezerwowych mocniejsza od pierwszego składu. No to umówmy się, no to nie gramy meczu towarzyskiego przed mundialem, tylko gramy już mecz o wszystko na mundialu. Nie może być ławka rezerwowych silniejsza od pierwszego składu Argentyny. Pomijając Messiego, no włożyłbyś tego Messiego na ławkę rezerwowych i tą jedenastkę by zrobił taką petardę, że oni by ograli się i tą Chorwację ze 3-4-0. Ale... Nie, lepiej dać tych... Albo przegrali jest się jeszcze zaraz, nie, ale, nie ale przynajmniej by lepiej grali w ofensywie, no umówmy się, no masz kilku ofensywnych. To też nie, no zero rozmachu. Pamiętam, rozmawialiśmy po meczu z Islandią, powiedzieli, że z Chorwacją będą mieli trochę więcej miejsca do atakowania. Ale tak, a oni mieli jeszcze mniej miejsca. Messi, bez względu na to, czy Messi grał w Barcelonie, czy Messi grał w reprezentacji Argentyny, to zwróćcie uwagę, ja w tym sezonie zobaczyłem 2 mecze, które mi się totalnie nie podobały i zasłużenie Barcelona odpadła z Romą. Co było? Messi grał tylko Suarezem z przodu. Grają w Rzymie, mają 2-0 w plecy i grają cały czas 4-4-2, znaczy na 2 z przodu. Co się wtedy dzieje? Messi się cofa po piłkę, jest tylko Luis Suarez. Mhm. Czyli co robią obrońcy drużyny przeciwnej? Podchodzą do Messiego, a tamtego 2 też czapką nakryją. A jak już grali na 3, czyli jakiś Dembele, jakiś Coutinho, czy coś, już jest problem dla defensorów, bo tak, muszą przykryć 2, a Messi się wtedy cofa i ma luz.
Tego nie mamy, Messi musi mieć luz. On nie może już grywać tak pod stoperami, on musi się cofać, on musi być tym rozgrywającym. Znaczy może grać pod stoperami, znaczy, tylko może, tam nikt mu piłki nie poda. Tak, tylko że mu nikt nie poda. No bo jaka to dzisiaj, no, jeżeli my będziemy mówili Mascherano do rozegrania, no chłop pojechał do Chin, w Barcelonie nie był w stanie zaliczyć, nie wiem, pół asysty, kazali mu strzelać karnego na siłę, żeby po 6 latach strzelił, w ogóle oddał celny strzał na bramkę rywala, on będzie mi tam dzielił piłki w środku boiska. No, no z całym szacunkiem, no fajnie, Mascherano kapitalny zawodnik, ale no już no nie będziemy z niego robić jakiegoś playmakera, który ma pomóc, on jest do pomocy Messiemu, ale to musił jak drwal wyrąbać tych, co go tam kopią, no nic więcej, no to z tym się nie da więcej zrobić. Kopnął dzisiaj fajnie, tam Mascherano widziałem dwa razy w aut. Tak trzeba chyba na mundialu, ale nie wiem, no może nie, no ale tak podoba mi się na zewnątrz. W Barcelonie to Messi gra gdzieś tam w ciemno z kolegami z przodu, a w reprezentacji Argentyny gdzieś tego zgrania nie ma. On drybluje, wychodzi, gdzieś jednego, drugiego przejdzie, rozgląda się, coś chce zagrać, ale... A wszyscy stoją. Ale gdzieś brakuje czegoś tam, także wydaje mi się, że to gdzieś tam nie jest dograne. Natomiast naprawdę, no my się nie martwimy o Argentynę, bo... Mamy swoje zmartwienia. No, poza tym chcę powiedzieć, że jedną rzecz jeszcze można powiedzieć, że ten turniej odbywa się cały czas w Europie. No, dość daleko na wschodzie, ale cały czas w Europie i zwykle wtedy te drużyny południowoamerykańskie wypadają tutaj gorzej. Były od tego odstępstwa, ale nawet ten turniej też pokazuje, że drużyny europejskie prawie wszystkie naprawdę dobrze wyglądają. A drużyny południowoamerykańskie, no... A najgorzej afrykańskie, tylko z nami wygrały. 3 punkty na 21 zdobyła Afryka i to akurat z nami. Powiedzmy sobie o Chorwacji. To jest jedyna drużyna w tym turnieju, która mi się na razie podoba. Kto jeszcze? Dwie. Ja też mówiłem, że po pierwszej rundzie miał ocenić dwie najlepiej wygrające drużyny. To znaczy te, które mi zaimponowały. Dążeniem do sukcesu, podwyższeniem wyniku i świetną grą, to na pewno była Chorwacja i Meksyk. Mówię o Meksyku. Okej, w porządku. Ale mówię, Chorwaci w tym meczu z Nigerią, prowadząc 1-0, idą, szukają drugiej. Oni 2-0 strzelają z Nigerią i oni szukali trzeciej bramki. Oni dzisiaj strzelili jedną przypadkową, ale szli po drugą, po trzecią. Tak, to też pokazanie, że to jest jedyna taka drużyna na tym mundialu, przynajmniej do tej pory, która chce to coś zrobić, to coś, co my oczekujemy, no bo jeżeli już ktoś chce zobaczyć więcej bramek, to tylko dzięki Chorwatom. No i jeszcze Rosja oczywiście, tak, no bo to nie zapominajmy o gospodarzach, nie? 8 bramek strzelnych w turnieju. No to prawda. Ale zgodzicie się z tym, że na przykład Chorwaci dają taki prezent Argentynie. I bramkarz chorwacki wykłada tą piłkę, Argentyńczyk strzela bramkę, jest 1-0 dla Argentyny. I startujemy w tym momencie mecz. To jest zupełnie inne spotkanie. Argentyńczycy mają luz, mają z przodu jakieś tam możliwości rozegrania akcji, a Chorwaci się męczą i zastanawiają się, w jaki sposób tutaj stworzyć sobie w ogóle sytuację. I taki jest w tej chwili futbol. Niekiedy pierwsza bramka inicjuje w ogóle rozwój wydarzeń. Weźmy mecz Brazylia-Niemcy na mundialu tam 3-4 lata temu, tak? No, ale to było 7-1. Pierwsza bramka ustawiła spotkanie przy wyniku 7-1? Pierwsza, no gdzieś, ale... Jest to jakaś, Jarek, często jakaś konsekwencja to, jest. Zgadza się. Dzisiaj ten mecz był bardzo zamknięty. I w momencie, gdy Argentyna w pierwszej połowie miała strzał do pustej bramki. Nie trafiła. Mogło to pójść zupełnie inaczej. Później Mandzukic miał sytuację, gdzie głową nie trafił. Chorwacja była zdecydowanie lepsza, bo ona grała agresywnie. Ja bym nie porównywał też troszeczkę tak do tych poprzednich. Agresja to była z dwóch stron w tym meczu. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, że jeśli my mamy przed sobą jako Polska mecz o wszystko z Kolumbią, to chcielibyśmy zobaczyć Polskę, która walczy tak jak Chorwacja, także na granicy albo poza granicą faulu. Słuchajcie, ostatnie 5 meczów na tym mundialu. Słabym, według mnie poziom jest słaby, no ale ostatnie 5 meczów. Czyli zacznijmy tak, dzisiaj mieliśmy to spotkanie, pomijam ten remis Dania, no ale zwróćcie uwagę, Francuzi strzelają bramkę do przerwy, dlaczego nie wygrywają 3-0 tak jak Chorwacja? Wczoraj 3 mecze po 1-0. Urugwaj, Arabia Saudyjska, szybko bramka strzelona, 1-0. Portugalia, Maroko, trzecia minuta 1-0 dla Portugalii, 1-0. Urugwaj, Hiszpanie z Iranem, 1-0, 1-0. Dlaczego nie 3-0, to jak Chorwacja? Bo jednak mimo wszystko ta strata bramki już w tym takim decydującym momencie, bo to już była druga połowa. Ale mówimy o faworytach, że nie potrafią podwyższyć i zrobić tego widowiska. Trzymają ten wynik. Tak. Nie ma, znaczy to nie jest tak, że jakaś jest żelazna konsekwencja, ale niekiedy te mecze w ten sposób się układają.
Niemcy się zgodzicie. No weź Niemcy, na przykład, czy wy uważacie, że Niemcy bardzo słabo wyglądały? Ja uważam, że nie wyglądały źle. Ten mecz nie wyszedł, ale oni dążyli do wyrównania. Stwarzali jakieś sytuacje do sytuacji. Gdzieś tam ktoś miał, ktoś strzelał, gdzieś tutaj nie trafili minimalnie, tutaj gdzieś w słupek. To mimo wszystko trzeba powiedzieć, że oni gdzieś siedzieli na tych Meksykanach, ale Meksykanie co robili? Mieli z 5 czy 6 kontrataków, z których mogli strzelić bramkę. Czyli teoretycznie biorąc, ten mecz mógł się skończyć 1-1, ale mógł się skończyć, nie wiem, 3-0 dla Meksyku. Bo może Niemcy dobrze wyglądali w posiadaniu piłki, ale Niemcy gorzej wyglądali w defensywie niż reprezentacja Polski. Bo faktycznie słuchaj, tracili, zgadza się. To co grali w obronie, to chyba, mi się wydaje, że nawet my do tego poziomu, żeśmy się nie zniżyli, co Niemcy robili z Meksykiem. A przynajmniej tak mi się wydaje. To trzeba powiedzieć, że Meksyk naprawdę bardzo dobrze wychodził z kont i wydaje mi się, że taki drugi zespół, który też świetnie wychodził z kontrami, to była Portugalia z Hiszpanią. Bo jednak i Cristiano, i przez tego Guedesa, to oni wychodzili bardzo dobrze, byli bardzo groźni. Także mieli jakąś tam taktykę na Hiszpanię i ona funkcjonowała. Ale widzicie Chorwację, która dochodzi jak daleko w tym turnieju? No bo to, że wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie, no to jest w zasadzie no pewne, tak? W sumie już pewne. Oczywiście, jeszcze nie jest tak pewne, bo może Islandia wygrać 2 spotkania, no prawda? Natomiast co dalej z nimi? Bo pamiętamy mundial w 98, Davor Šuker i spółka, 3 miejsce. Otarli się wtedy o finał, bo byli blisko ogrania Francji, prowadzili z tego co pamiętam 1-0 i potem dwie bramki obrońcy dla Francji. Natomiast co mogą zrobić teraz? Bo to jest taka drużyna, która często ma dobre wejście w turniej, a potem nagle gdzieś zaczyna zawodzić. Grzesiek? Znaczy uważam, że jeśli oni wygrali tak jak dalej, tak jak w tym meczu, to są takim czarnym koniem i uważam, że gdzieś tak do jakiegoś półfinału mogą dojść. Oni mają dobry zespół, dobrego bramkarza, tak jak Jarek mówił, dobrych napastników. Modric w środku pola jest zawodnikiem takim kreatywnym i uważam, że takim czarnym koniem mogą być taką mundialu. Pamiętajmy, że oni mają, jak utrzymają to pierwsze miejsce, to oni trafiają na rywala z grupy francuskiej, co trzeba liczyć, że już nie na Francję, bo też Francja wygra grupę. No, Dania, Australia, Peru, no to wiesz, jak już nie wymagasz od takich Chorwatów tak grających, żeby ich przeszli. Mają autostradę. No to ale muszą, znaczy, nie wiem jak dalej, bo to wiadomo, dostawmy, ale ten pierwszy mecz po wyjściu z grupy, 1-8, no to jest, no mówię, Peru, Dania, Australia, no jeden z tych trzech, dla Chorwatów nie powinno być to jakaś wielka przeszkoda. Pod warunkiem, że będą grać w piłkę, tak jak grają do tej pory, no ale ja mam wrażenie, że mają jeżeli będą grali dobrze w defensywie, nie będą popełniać błędów, będą grali jakby powiedzmy swoje, to mają takich piłkarzy gdzieś tam w środku pola, mają Mandzukicza z przodu, to są zawodnicy, którzy są w stanie zawsze jakąś 1 czy 2 bramki strzelić. Wydaje mi się, że będą bardzo trudnym rywalem dla tych najlepszych drużyn, bo mimo wszystko trzeba gdzieś, żeby wygrać, trzeba ich zaatakować, a oni są naprawdę dobrze ułożonym, takim zrównoważonym zespołem. No pytanie, jak to będzie wszystko wyglądało w przebiegu całego turnieju, bo to tak naprawdę jest praktycznie miesiąc. To forma może się raptem zmienić, to różne rzeczy się mogą dziać. Może dojść do jakiejś kontuzji, mogą wejść kartki, mogą różne sytuacje się zdarzyć. Ale dzisiaj te kartki mogły w pierwszej połowie nawet czerwone wejść. Ale powiem wam troszeczkę, ta Chorwacja przypomina mi tą z 98, tak? Dobrze mówię, z 98 Francji. Tam też brązowy medal zdobyli, także no kto wie, no tu mamy doświadczenie, ta druga linia Chorwacji. Wtedy mieli jednak takiego snajpera z krwi i kości, czyli Šukera. Tak, ale myślę, że i Mandzukic dzisiaj też tą głową nie trafił, ale to też jest tak. Mamy napastnika, który nie strzela, strzeliliśmy 5 bramek. Uwaga, bo jak zaczniesz strzelać, to może być jeszcze przyjemniej. No to też pokazuje, ale tak? Mówi, że nie strzela, on dochodzi do tej sytuacji. Znaczy, nie, jest, tak, bo nie, on dzisiaj z głowy w pierwszej połowie. No musiał strzelić. Musi trafić na bramki. No, on tam gdzieś tam w ogóle miał dziwny pomysł, żeby uderzać tak, w ten tak, krótki. On nie musiał uderzać tak. Po długim. Wcześniej miał sytuację, gdzie złamał, znaczy lewą nogą uderzył po długim, gdzie kawalera obronił. Tak, także on dochodzi do tych sytuacji. Nie, to chyba nie on był. On chyba. Po długim? No miesza z tym, ale on dochodzi do sytuacji. Nie, dochodzi do sytuacji, no ale może zacząć. Może zacznie strzelać. Może myślą, że jest spalony i tak. Jest to taka drużyna, no pamiętajmy, tam jest tak Barcelona, Real w tej drugiej linii, to
To też tak trzeba dwóch liczyć, ludzi z Interu Mediolan. Inter Mediolan to jest tak. To, no, Real Madryt na ławce siedzi. Jeszcze Real Madryt na ławce. Tak, obaczyć. No także no to jest, to tutaj trzeba brać pod uwagę, że i fajnie wystartowali, zawsze się tak. Ale mówi. Jednocześnie pamiętajmy, oni nie awansowali z pierwszego miejsca z grupy na Mundial, bo wyprzedziła ich Islandia. No tak, no to właśnie, no to teraz, ale są na tym mundialu i na razie przynajmniej, oni tak, już mają spokój, bo już wiedzą, że zagrają więcej niż 3 spotkania. No, ale po takim meczu oni dostają wiatru w żagle, są na tej fali znoszącej, tak, to nic innego, tylko no grać. Tak, bo oni już patrzą gdzieś w perspektywie, że mogą sobie iść na basen, prawda, ale już grają czwarty mecz na mistrzostwach. Jeszcze trzeci mają do rozgrania, ale już na pewno grają czwarty, bo już wyszli z grupy. No to dla nich to jest... Całkowity luzik i gramy czwarty mecz, czyli zostajemy jeszcze czwarty. Teraz tylko się przyglądamy, z kim ten czwarty mecz gramy i tak. Ja mimo wszystko wierzę w coś takiego, że w tych meczach decydujących gdzieś tam od półfinału, to naprawdę, tak jak w finale Ligi Mistrzów, bardzo duże znaczenie ma doświadczenie, że ten zespół po prostu już był w takich sytuacjach, gdzie zawodnicy wiedzą już, o co grają, a ci tacy, którzy tam się dostali pierwszy raz czy coś, to dla nich to jest jakby znacznie większe przeżycie. To tętno bije mocniej, gdzieś to w jakiś sposób dochodzi do jakiejś, w przypadku jakiegoś zdarzenia, potrafią się zdeprymować i taki mecz przegrać. Tak, powiedzmy, Polska w 1974 roku. Myśmy tam się znaleźli w tej czwórce z Niemcami, z Holandią, z Brazylią i mimo, że graliśmy fajny futbol, nie daliśmy wtedy rady, bo to był tak naprawdę pierwszy raz. I teraz tak samo jak chodzi o Chorwatów. Wydaje mi się, że to jest zespół, który może bardzo dobrze w tym turnieju wyglądać, ale jak przyjdzie co do czego, to z takimi właśnie zespołami jak Hiszpania, czy Brazylia, czy Niemcy, to w tej decydującej fazie będzie ciężko. Mhm. Okej. Okay. Mimo wszystko. Dobrze. Panowie, to zmieńmy na moment temat. Porozmawiamy o reprezentacji Polski, a zanim sobie o niej porozmawiamy, zobaczmy materiał wideo. Mateusz Lokuszewski na początek nam opowie, co się działo na konferencji prasowej. Cześć, witam wszystkich. Znajduję się właśnie w ośrodku Sputnik Sport, w którym reprezentacja Polski przygotowuje się gdzieś tam za moimi plecami do meczu z Kolumbią, a za nami jest to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli oficjalna konferencja prasowa piłkarskiej reprezentacji Polski z udziałem piłkarzy, a także z udziałem członka sztabu szkoleniowego. Na początku dwa słowa o tym, czego się z nim nie dowiedzieliśmy, a mianowicie nie dowiedzieliśmy się tego, czy uroda Rosjanek przypadła do gustu polskim piłkarzom, a nie dowiedzieliśmy się dlatego, że na szczęście nikt o to nie zapytał. Druga sprawa martwi mnie troszeczkę bardziej, ponieważ nie dowiedzieliśmy się także, kto odpowiada za tę drugą bramkę straconą w meczu z Senegalem. Zapytany o to Janek Bednarek troszeczkę uciekł w banały i w takie wyklepane formułki, nie zdecydował się, by publicznie wziąć część winy za tego gola na siebie, czy nawet całość. A zapytany o tę samą kwestię Hubert Małowiejski powiedział tylko, że nie będzie publicznie zdradzał analizy sztabu i wytykał piłkarzom błędów. Mam nadzieję, że ta analiza rzeczywiście została dokonana i była na tyle szczegółowa, że takich przykrych niespodzianek nie będziemy już doświadczać w kolejnych meczach. Wierzę na słowo, że pan Hubert mnie tutaj nie okłamał. Zapytałem go również o to, czym tak naprawdę zaskoczył nas Senegal w tym meczu i poprosiłem o konkrety. Niestety tutaj odpowiedź była może niepodobna, ale również mało konkretna, a mianowicie taka, że Senegal nie zaskoczył nas niczym, w co trudno uwierzyć. Bardziej pan Hubert skierował się tutaj w kierunku reprezentacji Polski, że to my nie wypełnialiśmy swoich zadań i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, no wiadomo, dowiedzieliśmy się, że Dawid Kownacki pomimo młodego wieku jest gotowy, by wyjść w pierwszym składzie na mecz z Kolumbią. Janek Bednarek przekonywał, co jest szalenie istotne oczywiście, że piłkarze po meczu porozmawiali i wyciągnęli mityczne wnioski i teraz będzie lepiej. Także cóż, tego wypada im życzyć. To tyle z Soczi. Mateusz Okuszewski. To był skrót konferencji prasowej reprezentacji Polski. Jak zwykle nie było na niej nic ciekawego, więc nie było też sensu publikować jakichś fragmentów wypowiedzi piłkarzy, bo oni po prostu, no co to dużo kryć, nie mają nic do powiedzenia konkretnego. W zasadzie Wojciech Szczęsny wczoraj na kanale Łączy Nas Piłka trochę poopowiadał konkretnie, ale jak Jan Bednarek nie widzi w sobie winy po tym golu na 2-0 dla Senegalu, no to jestem trochę zdziwiony. A może widzi, ale publicznie nie ma odwagi się sam biczować, czy może uważa, że to jakoś osłabi jego pozycję, a tak można się schować i rozdzielić tą odpowiedzialność na
na wielu zawodników. Ona i tak jest rozdzielona na Krycholiaka, Bednarka i Szczęsnego. Ale mnie się wydaje, że akurat piłkarze reprezentacji Polski to tą winę całą rzucili na sędziego. Jakoś tak cały czas odnoszę wrażenie, że oni albo nie mieli dalej analizy, chociaż już minęło dwa dni od meczu i nie widzieli tego, że we trzech zawalili, tylko dalej będą mieli pretensje do sędziego. Gdzieś tam, że, a po co ten piłkarz w ogóle, jak on mógł być wpuszczony? Nie. Tu sędzia nic nie zawalił przy tej sytuacji i już nie czepiajmy się takich rzeczy, a mi się wydaje, że oni do tego tak podchodzą. Po prostu nie ma winowajcy, ale jak oni między sobą nie widzą winowajcy żadnego, to ja nie bardzo im wróżę tego jakiegoś powodzenia w meczu z Kolumbią, bo tam nikt nikomu nie pomoże, bo cały czas nie widzą swoich błędów. A to jest najgorsze, co może spotkać zawodowego sportowca, nie tylko w piłce nożnej. Moim zdaniem lepiej się przyznać do tego błędu niż tak jak oni lawirować gdzieś tą odpowiedzią, że to jeden, to drugi. Gdzieś czytałem wypowiedź Wojtka Szczęsnego, że on praktycznie nie czuje się winny utraty tej bramki, że wyszedł tylko dlatego, że Bednarek nie widział tego zawodnika, który wchodził, którego sędzia wpuścił i dlatego wybiegł z bramki. Także no, on powiedział coś takiego, że gdybym ja grał na Libii i w takich sytuacjach zawsze zostawał w bramce, to bym nie zrobił takiej kariery, no, ale chyba nie można w ten sposób usprawiedliwiać każdego błędu, jaki się zrobi w karierze, no, tym, że nie gra się na Libii. Brak alibi nie może być przeciwstawiane jakiejś odpowiedzialności po prostu i podejmowaniu dobrych decyzji. No, poczekaj, daj Grzyszkowi. No, moim zdaniem on podjął złą decyzję i on to jest współwinny tej bramki, tak samo jak Bednarek i Krychowiak. Krychowiak piłkę źle zagrał, Bednarek się zdrzemnął, a Szczęsny na samym końcu źle wyszedł. Także to ale twoim zdaniem on wie, że zawalił i udaje, że tego nie wie, czy wie? Znaczy, jeśli ja bym był na jego miejscu, to bym się przyznał, bo to jest, wszyscy widzieliśmy, że on tą bramkę po prostu zawalił, tak? Także nie chodzi o to, żeby go tam teraz obwiniać go o całą porażkę czy coś, ale jest chyba dorosły mężczyzną, potrafi się przyznać do błędu. Przez wszyscy widzieliśmy, jaka ta sytuacja wyglądała. A zdziwiłeś się, jak bardzo go zjechał Maciek Szczęsny, twój były kolega z zespołu? No zdziwiłem się, także dość taka nieprzyjemna sytuacja, ale to nie chciałbym tego rozdrapywać. Dlaczego nie? No, jak Maciek mógł to rozdrapywać, to tym bardziej nie. Nie, to jest Maciek, to jest tytuł. No wiecie, w tym wszystkim według mnie najgorsze jest to, że wiadomo, że już jest mecz przegrany, już się nic z tego nie da wyciągnąć, zero punktów na koncie i tu jest dyskusja. Oni nie wiedzą, czy wyszłoby tych trzech zawodników, którzy brali udział w tej akcji i powiedzieli, dobra, zawaliliśmy, ale przecież wiadomo, przecież mi też nikt nie powie, że ta bramka spowodowała naszą porażkę. Nie, bo my bez tej bramki też byśmy ten mecz przegrali, 1-0. Bo byśmy już nie strzeli na 1-1, bo nam by nie pozwolili Senegalczycy, bo oni nam pozwolili w momencie, jak mieli dwie bramki przewagi. Jak mieli jedno, to nam nie pozwolili na zbliżenie się do ich bramki. Dlatego. O, Kowal, nie takie zwycięstwa się wymykały z rąk lepszym drużynom niż Senegal. Zgadzam się. Ale sam coś wiem o tym. Tak, Wojtek, przy 2-0 już był pewny kiedyś zwycięstwa. Tak, ale nie z takimi drużynami jak. Nie, tylko wtedy Widzew to były dwa razy lepsze niż reprezentacja Polski dnia dzisiejszego. I przynajmniej chodzi o ten jeden dzień meczowy. O to mi chodziło, bo ja wiem, że za chwileczkę. Tam będzie na Twitterze, ale Kowala pogięło. I to nie, nie, tak tylko, będzie. To nie będzie, ale nie, tylko mówię, że chodzi o to, że ta bramka nie spowodowała naszej porażki. Umówmy się. Naszą porażkę spowodowała postawa naszego całego zespołu, tragiczna postawa. No i tyle. Mhm. Jarek, muszę cię zapytać o to, bo jakby wszyscy tego oczekują. Co z Kamilem Glikiem i czy zagra w meczu z Kolumbią? Nie oszukujmy się, wszystko się ułożyło w taki sposób, że jego gra jest najbardziej oczekiwaną zmianą w składzie. O ile przed mundialem mówiło się, a w sumie to po co on jedzie taki nie do końca zdrowy, a po co, a jak dobrze zagrają nasi stoperzy, to co on ma wejść w trzecim meczu, jak nam będzie źle szło, to wejdzie o honor, jak dobrze będzie szło, to po co zmieniać, ale tutaj jeden mecz i nagle wszyscy wołają Kamilu, wracaj. Graj. Nie no, panowie, jest 3 dni do meczu, nie ustalam jeszcze składu, no, także musimy poczekać. My codziennie ustalamy. Tutaj możesz. A nie wiem, no nie jestem na bieżąco. Nie no, wydaje mi się, że trener w dniu meczu czy dzień przed meczem ten skład ustali. Także w tej chwili nie Nam wiem. Tam też się wydaje, że ustali w końcu skład. Wydaje mi się, że sprawa jest otwarta. No. Naprawdę nie umiem odpowiedzieć w tej chwili, czy... No, ale to jaki jest stan Kamila, twoim zdaniem? Słucham? Jaki jest stan Kamila na dziś? No, trenuje normalnie z drużyną, więc wydaje mi się, że jest do dyspozycji trenera. Natomiast no, w jaki sposób trener to ocenia, to nie wiem. No,
zdecydują na miejscu. Wydaje mi się, że to też zależy od taktyki, która będzie wybrana. Czy to będzie gra dwójką, czy trzema stoperami. Nie wiem. Naprawdę. Mi się wydaje, że bez względu na taktykę po prostu musi grać. Musi grać. Jarek, powiedziałbyś to troszeczkę więcej. Jarek to powiedział dyplomatycznie. Nie, ja wiem, no ale my widzieliśmy te wszystkie filmiki. No, Do meczu, do Senegalu, gdzie pracował i mówił, że jest gotowy. No tak, to one zrobiły takie wrażenie, że ja byłem praktycznie prawie że pewien, że on wychodzi na Senegal. No, to mówimy tutaj, że ten mecz dalej jest troszeczkę później. No to gdzieś tak. Naprawdę to on wyglądał na tych wszystkich filmikach. Ja wiem, że filmik można zmontować i coś wyciąć, ale wyglądał tak, jakby był do grania już pierwszy skład i nawet z Senegalem. Znaczy wydaje mi się, że no Kamil robi wszystko, żeby grać. No, natomiast naprawdę no, decyzja nie należy do niego. No ja nie mam żadnej informacji na temat tego, czy Kamil będzie grał, czy Kamil nie będzie grał. Ale czy jest do gry? Może masz taką informację, no to jest w końcu... Mówię jeszcze raz, no trenuję z drużyną. Już nie trenuję na zasadach jakby innych, indywidualnych, tylko no, trenuję z drużyną, czyli więc tak, powiedzmy, no... Jak to się mówi, jest do dyspozycji. Czyli gra. Czyli w tym momencie zobaczymy, jak trener na to patrzy, no. Ja nie dostałem informacji, myślę, że trener też może patrzeć w ten sposób, że tam w Kolumbii, oho, w składzie Falcao, no to kto najlepiej na Falcao? No Glik, bo go zna z klubu, tak? Koledzy. I to dobrzy koledzy. Bo tam no, jakieś paszportowe sprawy pomagał załatwić. No nawet do tego stopnia, że pomagał w uzyskaniu obywatelstwa polskiego córce Falcao. Bo żona Falcao ma pochodzenie polskie. Tak, no, oni tam się kolegują, natomiast i oczywiście się doskonale znają, no przecież trenują, grają na co dzień, także Kamil oczywiście dobrze zna tego piłkarza, natomiast no tutaj ta decyzja chyba zapadnie, wydaje mi się, dzień przed meczem, no tak mi się wydaje, ale... Dzisiaj w tej chwili naprawdę nie ciężko powiedzieć. Dzisiaj Hubert Małowiejski uchylił rąbka tajemnicy, to znaczy powiedział wprost, że zmiany będą w składzie i to z tych słów wynikało, że to nie będzie jedna zmiana, tylko że będzie ich kilka. W związku z czym można się spodziewać, że ta mini rewolucja, o jakiej mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj, to ona nastąpi, bo Hubert Małowiejski nie wychylałby się sam z siebie, gdyby Adam Nawałka podjął decyzję, którą rozważaliśmy, że nie będzie spalał zawodników, którzy go zawiedli, daj im jeszcze jedną szansę. To się chyba tak nie potoczy. Ale ja bym jedną rzecz chciał powiedzieć, bo to, co jeszcze powiedział Wojtek, jak tylko nie wiem, czy tej na wizji, czy jaką gadaliśmy jeszcze mecz wcześniej, że no, Argentyna straciła bramkę, to dawaj, zdejmij właśnie Mascherano i Higuain za niego, grajmy do przodu, tak. Ja pamiętam, jakiś mecz Barcelony, tej takiej naprawdę bardzo dobrej Barcelony, gdzieś 90 minuta, mają 2-2 i rzut wolny tam powiedzmy trochę z boku, 18 metr, aż się prosi, żeby wrzucać w pole karne i żeby ktoś główkował. Nie, oni grają spokojnie na 2 metry, 3 minuty do końca, rozgrywają tą piłkę, jeszcze z tego tworzą dwie sytuacje bramkowe. Czyli chodzi mi o to, że przygotowujemy tą drużynę, ona ma zagrać, wszyscy są jakby, powiedzmy, zespół jest poukładany, raz coś nie wyszło i czy od razu trzeba wszystko zmieniać. Ja się nad tym zastanawiam tylko, czy tak się powinno czynić. Ale pytanie, czy raz nie wyszło, czy nie wyszło raz na jedną próbę, jaką dokonaliśmy w tym składzie? Bo przecież my tak nie grywaliśmy wcześniej. Ja tylko mówię, że ja nie jestem zwolennikiem, ja osobiście jakiś, znaczy trener podejmie decyzję, jakie będzie uważał, ale ogólnie, nie mówię w tej chwili o Polsce, tylko mówię w ogóle. Nie jestem za tym, żeby w momencie, kiedy na przykład straciliśmy bramkę, musimy odrobić, to teraz wstaje 5 napastników, powiedzmy, i zamiast Mascherano wejdzie Higuain, jeszcze wejdzie Di Maria i tak dalej. Ale też musisz dać sygnał na boisko, że ty wiesz, o co chodzi. Ale ci zawodnicy muszą wiedzieć, jak z sobą grać. No, ale nie wracałem już do Argentyny. Ale nie, Argentyna, nie, bo to jest tylko tak początek. Argentyna dzisiaj traci bramkę i wchodzi ci napastnik za napastnika, jak w momencie, gdy już wtedy trzeba się zastanowić, nie, to poczekaj chwilę. Może tego napastnika trzeba zostawić jednego i dać drugiego, żeby Messi miał więcej do rozegrania, bo musimy odrabiać straty. Słuchaj, nie tutaj trzeba było wycofać bramkarza, bo to by było chyba najlepsze rozwiązanie. I ten Higuain za tego Kovaiera. Albo go przesunąć na rozegranie. Drążąc temat, musisz dać sygnał polskiej reprezentacji. Nawałka musi dać, że jak schodzi Błaszczykowski, to nie wychodzi środkowy obrońca, przegrywając mecz.
dajesz ofensywnego, dajesz sygnał, że ty też wiesz, o co chodzi w trakcie meczu. Ty nie możesz być cały czas skupiony ale na tym. Ale się wkurzyłeś, Wojtek. Tylko byś masz rzucić sobie piłko, jak chcesz. Wodą będę w niedzielę. Ale trzeba powiedzieć, że ale my graliśmy w mocno na papierze, bardzo ofensywnym ustawieniu w pierwszej połowie. Bo jednak był i Milik, i Zieliński, i były boki. Tak, ale schodzi Kuba Baszczykowski, wchodzi środkowy obrońca. To jest pierwsza graliśmy zmiana. Ofensywnie, ale zmiana nie była ofensywna. No właśnie. I przegrywamy 1-0. Nie, bo czasami jest tak, że musisz, ty jako trener też musisz wiedzieć jedną podstawową rzecz. Dajesz sygnał tym, co są na boisku, ale też dajesz sygnał tym na ławce, bo ten, umówmy się, ten na ławce ofensywny, który mówi tak, ty zaraz przegrywamy, a mi tu gość, który stoi przede mną, plecami do mnie odwrócony, on robi defensywną zmianę. No to już jest w głowie, wiesz co jest, mówisz tak. No to ja będę się rozgrzewał, jak ja tak nie dostanę szans. O, dostaję szansę, no to się rozgrzeję. Naciągnę się raz, drugi wchodzę, nic nie pomogę, bo w ogóle jestem poza meczem ze względu na to, że trener zaczyna kombinować i nie wie, o co chodzi. Słuchaj, pamiętaj, na ławce rezerwowych to bardzo dobrze widać, jeżeli się na niej siedzi, albo jak się gra i wie, jak ktoś z ławki podpowiada. To wiesz, to też jest w piłce bardzo ważne. Trener musi, naprawdę, tylko zdolni i świetni trenerzy mogą odnosić sukcesy, a nie tylko tacy, którzy mają świetne drużyny. To jest też taka zasada. Musisz wiedzieć, kiedy masz zrobić zmianę i po co tą zmianę robić. Najlepszą zmianą moim zdaniem to była zmiana kiedyś w reprezentacji Egiptu, jak zszedł Mido i się kłócił, dlaczego go trener ściąga. Nie wiem, czy znacie tą sytuację. Nie, opowiadaj. No, jakiś mecz, chyba finał albo jakiś półfinał Pucharu Narodów Afryki. Tak, on schodzi. Dostał ten numer, że schodzi i od samego zejścia cały czas już przeklina na tego trenera, schodzi i cały czas na niego mówi, po co mnie zdjąłeś, dlaczego mnie zdjąłeś. Idzie do ławki, w ogóle myślałem z nim, nie dziękuję mu za zmianę, ale z tej ławki się podrywa i idzie do niego i cały czas stoi nad tym trenerem i ten trener znosi to wszystko i wpatrzony jest na tą przedpole tam przeciwnika, gdzie ten Egipt udaje, atakuje. Udaje, że go nie widzi. I ten do niego tak mówi, no po co mnie zdjąłeś? I w tym momencie ten trener się odwraca i mówi, po to cię zdjąłem. I ten zawodnik, który wszedł, właśnie strzela decydującą bramkę w tym doliczonym czasie. Także uważam, że taki naprawdę super sprawa. Są do obejrzenia w YouTubie. Dzisiaj fakt donosił, że Adam Nowałka prowadzi różne rozmowy ze swoimi piłkarzami, ale przy basenie na temat piersi rosyjskich turystek. Wyśmiewaliśmy ten artykuł wczoraj, więc chyba nie ma sensu. Nie ma co do niego wracać. Aczkolwiek ciągle mi w głowie siedzi, że ludzie naprawdę potrafią znaleźć problemy we wszystkim, nawet w tym, że ktoś się uśmiechnie, to źle, jak się zasmuci, to też źle, bo taki smutny to może w depresji, to może niech nie gra lepiej. To ty nawet wrzucałeś zdjęcie na Twittera, nie? Przy basenie chyba, tak? To widziałeś moje zdjęcie przy basenie? Tak. Smutny byłeś. Tak. Pokazywałem, jak się trzeba smucić. No właśnie, nie. Tak. To najgorsze w tym wszystkim jest to, że mnie się wydaje, że troszeczkę bardziej wypadałoby tak odważnie wyjść jednak do wszystkich po takiej porażce i nie chodzi o konferencja pomeczowa, ale już jesteśmy dwa dni, rozumiem, wczoraj Zbigniew Boniek, no ale to tam... Tak nie, chyba pierwszy raz występ prezesa PZPN-u w ogóle w historii całej piłki nożnej, tak? Dzień po porażce, bo tam mi się wydaje, że takich występ... No, było tak, że kucharza wysyłaliśmy. Nie, ja wiem, ja też wolę prezesa niż kucharza, tak? Za czasów Pawła Janasa, w nam już w czasach Niemczech. Ale chodzi o to, gdzie są ci, co decydują o losach? Gdzie są liderzy tej kadry? Liderzy, tak. Dzisiaj na konferencji liderzy wysyłają Bednarka i Kownackiego. No właśnie, to jest tak. Wczoraj Zbigniew Boniek, no więc chciałem się zapytać, gdzie jest Robert Lewandowski? Tak. Gdzie jest Kuba Błaszczykowski? Gdzie jest Łukasz Piszek? Gdzie jest Grzegorz Krychowiak? Według alfabetu, A, B... No, ale Kownacki to nie jest A, no. Natomiast muszę powiedzieć a propos tego w ogóle takiego, bo żeby, tak jak Grzegorz mówił, żeby tam się przyznać do tego, że się zawaliło bramkę, że powinno się to tam jakby oficjalnie powiedzieć albo gdzieś tam się kajać, to muszę powiedzieć, niektóre takie sytuacje są trochę też niesmaczne. Pamiętam jakąś taką sromotną porażkę tego naszego młodziarza Fajtka na Mistrzostwach tam Świata, czy na Olimpiadzie bodaj, który tam przegrał sromotnie, był jakimś tam mega faworytem do złotego medalu. Następnie się gdzieś tam przedstawił taki filmik w internecie, gdzie prawie się popłakał, że tak słabo to poszło. Muszę powiedzieć, też nie było to dobre. Wydaje mi się, że turniej jest. Zawodnicy w tej chwili mają świadomość tego, co się stało. No, przegrali w słabym stylu. Jest mecz z Kolumbią. Jakby napięcie rośnie. No,
mają szansę, wydaje mi się, mają szansę coś jeszcze tutaj zrobić, tak? Jeżeli wygrają mecz z Kolumbią, jest, powiedzmy, arcyważny mecz z Japonią. Nie, to wszystko się zgadza, bo my żeśmy tego mundialu jeszcze nic nie przegrali, to znaczy skompromitowaliśmy się w jednym meczu, tylko no nie może być tak, że dwa dni po meczu mamy na razie dwóch zawodników, którzy się zameldowali po przerwie na boisku, a cała ekipa, której potrzebujemy wyjaśnień, co się dzieje, co wypadałoby. No ja nie w ogóle przeciwne jest to, że ci piłkarze są dość zgodni w tym, co mówią, że brakowało wiary w zwycięstwo, że brakowało agresji, brakowało takiego zawzięcia. Oni mówią o takich rzeczach, od których się zaczyna mundial, a nie na których się on kończy. Szczególnie mówią, w przypadku naszej drużyny. Tak, to Brazylii może brakować agresji, czy takim drużynom, które mają wirtuozów w składzie, a my to musimy na tym bazować tak naprawdę. Chcielibyśmy, żeby grali tak, jak właśnie Chorwaci tak, dzisiaj grali, którzy skradają serca kibiców tym, że walczą na całego. No i nawet jeśli czasami ocierają się o czerwoną kartkę, no to my się rzadko ocieramy o żółtą, poza Krychowiakiem, który... No tak, ale Krychowiak najpierw musiał im oddać piłkę i później dopiero musiał naprawiać swój błąd, tak? No bo to o to chodzi, że to nie była jakaś akcja wymyślona przez Senegalczyków, tylko po prostu wina Krychowiaka, że musiał naprawiać swój błąd. Ale muszę powiedzieć właśnie, że ostatnio tutaj kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, ja już wspomniałem, do jakich zmian może dojść, jak chodzi o formę, dyspozycję drużyny w trakcie takiego turnieju. I przypomniałem występ naszej drużyny w Hiszpanii w 1982 roku, gdzie naprawdę w grupie graliśmy słabo. Zresztą Włosi grali słabo. Myśmy byli z mistrzem świata w grupie, oni się czołgali, zremisowali 0-0, potem gdzieś tam walczyli z Kamerunem, jakieś bramki na 1-1 czy coś w tym stylu, z Peru, męka. Wyszli z grupy, ograli tam kogoś, przeszli, w finale grali kapitalnie i wygrali z Niemcami. No, nas ograli ponownie w półfinale, a w grupie było 0-0 i to był słaby mecz. Mhm. Więc chcę powiedzieć, że jak dojdzie do tej fazy takiej decydującej, te drużyny, które wyjdą z tej grupy, to się okaże, że wszyscy startują z równymi szansami. Chorwacja nie będzie w lepszej sytuacji po grupie, mimo że na razie... Pamiętacie Euro 2008? Mecz. Chorwacja wygrywa pierwszy mecz, potem wygrywa z Niemcami drugi mecz, poprawia nas rezerwowym składem, bo rusza w miasto pierwszy skład, drugi nas ogrywa 1-0 i nagle z Turcją odpadają. No tak, i tam wtedy, a no, tam to ogólnie, tak, po wyjściu z grupy kapitalnie grająca Holandia dostała w czapkę od Rosji, no. Tam już jest jeden mecz, no. Także to jest... Tak, nie, po wyjściu, tylko że... Nie ma kalkulowania, dzisiaj, tak? Ja bym chciał dzisiaj być kibicem reprezentacji naszych, być Chorwatem, bo wiedziałbym, że już ten czwarty zagram. Finał to jest siódmy mecz? Tak. Znaczy, to ogólnie... To ciężko jest wygrać 7 meczów po kolei, wydaje mi się, a ostatnie 4 trzeba wygrać, tak naprawdę. No, można remisować. No, ale finalnie wygrasz chociaż w karnych, czyli przejść, no to... Jest to piąty mecz chyba. Nie wiem, czy trzeba szukać tego mistrza wśród tych drużyn, które najlepiej grają w grupach. Wydaje mi się, że... Nie, na przykład Francja się rozpędza tak powoli, powoli. Tutaj i nagle może taka zaskoczyć. Sytuacja być. No. Dobrze, zobaczmy, co na dzisiaj przygotował Mieciu Mietczyński. Mieciu, mam nadzieję, że tym razem nikt cię do sądu pozywać nie będzie, jak w ostatnim odcinku, ale jesteśmy z tobą, będziemy wysyłać paczki. Jezu ludzie, ja już nie wyrabiam, ja mam jeden odcinek dziennie, a dzbany są produkowane po prostu hurtowo ostatnio. Dlatego dziś nie skupimy się na jednej sprawie, tylko na trzech. Chociaż w sumie to na jednej sprawie, ale trzy podmioty się wypowiedziały na jej temat. Podmiot pierwszy. Mariusz Max Kolonko. Z panem Mariuszem jest chyba tak, że każdy miał prawdopodobnie okres w swoim życiu, w którym wydawało mu się, że ten człowiek mówi sensownie, ale teraz trochę głupio jest się do tego przyznać. Na szczęście pana Mariusza łatwo jest zdemaskować. Wystarczy, że wypowie się na temat jakiejś rzeczy, o której masz pojęcie, wtedy już wiesz, że pierwszy głupoty. Bo póki gada o polityce, o której w sumie nikt za dużo nie wie, no to może się wydawać, że o, no ten gość wie co mówi. A później jak ci powie, że Tarantino robi powtarzalne filmy i w ogóle to jest słabe kino i się nie nadaje, dlatego, bo był na jakimś wiecu antyrasistowskim,
No to już wiesz, że to jest człowiek po prostu zawistny, który swoją opinię uzależnia od jakichś tam prywatnych poglądów ludzi, opinię na temat czyjejś pracy. Dlaczego o tym wspominam? No bo Mundial przyniósł nam kolejną demaskację pana Maxa, tym razem w temacie piłkarskim. Po porażce z Senegalem Anna Lewandowska zdecydowała się wysmarować totalnie kontrowersyjny wpis na Instagramie, wrzucając takie oto zdjęcie z podpisem: Polacy jesteśmy jedną drużyną, w jedności siła. Ale jak dobrze wszyscy wiemy, pan Mariusz Max Kolonko nie jest osobą, która pozwoli sobie na wciskanie takiego bullshitu. Zareagował więc odpowiednio szybko i stanowczo. Why don't you stop bullshitting people and start scoring? Może lepiej przestać robić z narodu frajerów w tych postach i zaczac wreszcie strzelac gole. Proszę powiedzieć Mezowi, albo to, albo lecicie w kosmos. Razem z ta swoja jedna wielka druzyna, pani Lewandowski. I patrzcie, jeszcze wpierdzielił emotkę pucharu. Panie Max, czego żeś się przy***ał do tej biednej kobity? Co ona miała zrobić? Cokolwiek by nie zrobiła, pewnie to by panu nie odpowiadało. Nic by nie zapostowała, to by było: o, nie wspiera drużyny męża, jest tylko się woli grzać przy blasku chwały. Jakby dodała zdjęcie, że jest smutna, to by było: o, przecież ona okłamuje ludzi i tak naprawdę to nie jest smutna, bo taki bogaty człowiek nie może być smutny, to wszystko na pokaz. Kobita wrzuciła neutralną fotkę z neutralnym opisem, a pan się do niej przypierdzi. Pieprzasz? Nie wiadomo co. Naprawdę mam wrażenie, że dla niektórych ludzi największym winnym będzie nie trener, nie piłkarze, ale żona naszego kapitana. No ale jeśli pan już tworzysz wywody na poziomie 12-latka, to ja panu odpowiem tak, jakbym odpowiadał 12-latkowi. Nawet jeśli Ania powie Robertowi, żeby zaczął strzelać gole, to wcale nie znaczy, że on zacznie strzelać gole. Mało tego, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że powiedziała mu to przed meczem z Senegalem. A z tym leceniem w kosmos, to już naprawdę. Panie Mariuszu, pan nie jesteś w pozycji do stawiania warunków rodzinie Lewandowskich. Naprawdę. Jedyna sytuacja, w której by mógł pan im postawić warunki, byłaby pewnie wtedy, jakby pan zrobił kurs taksówkarza, przeprowadził się do Monachium i oni akurat by się trafili jako pańscy klienci. To wtedy by pan mógł postawić im warunek. Warunek by polegał na tym, ile za kilometr. Chociaż i tak pewnie daliby więcej. Podmiot drugi. Agaton Koziński. Tutaj będzie krócej. Dziennikarz Agaton Koziński zaproponował na Twitterze, aby zbojkotować wszystkie produkty reklamowane przez Roberta Lewandowskiego. Na początku wszyscy zastanawiali się, czy to nie są czasem jakieś jaja, ale z jego komentarzy pod tym postem wynika, że no niestety nie. Wiecie, co powinien zrobić kibic kadry po porażce w pierwszym meczu, kiedy szanse na awans są jeszcze całkiem spore? Wysłać Lewandowskiemu zdjęcie swojej gołej dupy, żeby wiedział, że nim gardzimy i nie będziemy kupować żadnych produktów, które reklamuje. A już na pewno nie będziemy kupować Head and Shoulders, prawda, panie Agatonie? Muszę tylko zaznaczyć, że nie jestem autorem tego żartu. Chciałbym, bo jest dobry, ale nie jestem autorem tego żartu. To użytkownik ten Twittera, który właśnie tak skomentował ten wpis. Śmieszne. Ale tak naprawdę świetni są tacy ludzie. Gdyby pan Agaton chociaż troszeczkę się interesował piłką, to z pewnością by wiedział, że gdyby nie Lewandowski, to my byśmy na ten turniej nie mieli szans w ogóle pojechać. No nie oszukujmy się. No nie pojechalibyśmy bez jego bramek, więc sranie teraz na niego po pierwszym nieudanym meczu, który naprawdę zagrał słabo, ale sranie na niego w ten sposób: zbojkotujmy rzeczy, które reklamuje, jak małe dzieci, które się obraziły, bo nie dostały wafelka. Proponuję, jak ktoś nie był z tą kadrą w trakcie eliminacji, to niech teraz nie uzurpuje sobie praw do niej jakichkolwiek. A jeśli był i teraz sra po pierwszym meczu na lewego, to jest jeszcze głupszy niż niektóre polskie imiona. Podmiot trzeci. Jakiś rabin. Nic dziwnego, że oni grają jak jacyś najemnicy, jak Fleje i tak dalej, jak Lewandowski się z komunistycznym telefonem, wielki Polak, patriota, pokazuje za pieniądze, sprzedaje Polskę za pieniądze. No to nic dziwnego, że on później gra jak Ofley, no. Na rosyjskim mundialu. Nie, to już jest na osobny film.
Mieciu, mam wrażenie, że plebiscyt na dzbana roku będzie w tym roku niezwykle emocjonujący. Kandydatów jest z każdym dniem coraz więcej. Nie wiem już, kto jest moim faworytem, szczerze mówiąc. A Agaton dzisiaj nieźle pocelował. Mi się wydaje, że powinieneś taką trójkę, czwórkę zaprosić tutaj na jutrzejsze programy. Będziemy mieli wolne, ty sobie z nimi porozmawiasz. Ale to było dobre, zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy są zażenowani polską kadrą. No, tak, tak, i się znają na piłce. I żeby tu powiedzieli wszystko, dlaczego. A to jest dobry pomysł, odezwij się do pana. To jeszcze pytanie, czy by chcieli tak powiedzieć w sposób otwarty, bo raczej napisać tam coś, trzy zdania i gdzieś się schować. No, to wiesz, to już umiesz napisać, to i powiedz to do kamery. No. Rób to. Tak? A ty, Wojtek, chcesz uczestniczyć w tym roście? Ja tam usiądę naprzeciwko. Dobra. Jeszcze mamy jedną korespondencję. Kuba Białek prosto z Rosji. Zobaczymy, co nam przygotował. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na stadionie w Jekaterynburgu, gdzie przed chwilą zakończył się mecz Francja-Peru. Wybierając akurat to spotkanie, miałem pewnego kandydata do tytułu dzbana meczu. Byłem święcie przekonany, że okaże się nim sam stadion, który, no mówiąc szczerze, wygląda dość komicznie. Gdybym nie wiedział, że to jest mundial i że tu już wszystko jest gotowe, no to przechadzając się koło 9 rano, gdy nie było jeszcze kibiców wokół stadionu, pomyślałbym, że budowa tak naprawdę jeszcze trwa i to nie są trybuny, a jakieś rusztowanie rozstawione przy stadionie w Jekaterynburgu, ale jednak nie. Okazuje się, że im bliżej byłem tego stadionu i już w drodze myślałem sobie o tym rozwiązaniu, to doszło do mnie, że to wcale nie jest takie głupie, bo FIFA ma swoje wymogi odnośnie liczby krzesełek na mecze Mistrzostw Świata. Z kolei Ural Jekaterynburg, czyli klub, który na co dzień gra na tym stadionie, nie jest najbardziej popularnym rosyjskim klubem. Tak na mecze tego zespołu przychodzi średnio 2 do 4 tysięcy widzów. No więc duży stadion, 35-tysięczny, zwyczajnie nie jest im potrzebny. I na czas mistrzostw zostały dostawione dwie trybuny, a po mistrzostwach zostaną one zręcznie usunięte. To rozwiązanie z pewnością pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy. Rosję kojarzymy raczej z przepychem, raczej z pokazywaniem, że mają bardzo dużo pieniędzy i rozmach nie jest im obcy, no ale tutaj o dziwo głos rozsądku odezwał się właśnie w sercu Rosji. No dobra, ale jeżeli nie stadion, to musimy wybrać nieco innego dzbana tego meczu i myślę, że będzie nim szeroko pojęta Francja, mimo że wynik na to nie wskazuje, no bo jednak wygrali z Peru, ale zrobili to po pierwsze najmniejszym nakładem sił, po drugie, kurczę, jak wygląda to, że drużyna o takim potencjale ofensywnym, drużyna mająca Pogbę, Griezmana i drużyna, której Dembele zaczyna mecz na ławce, gra na czas, grając z Peru od 75 minuty. No to brzmi jak jakiś żart, natomiast już wtedy oglądaliśmy takie zejścia do chorągiewki Giroud a la Włodzimierz Smolarek. Już wtedy Kylian Mbappé, schodząc z boiska, no zbił piątkę chyba z każdym, z kim można było ją w ogóle zbić, żeby tylko ukraść jakieś sekundy. Było to trochę żenujące, ale swoje 5 groszy do tego miana dzbana dołożyli także kibice, którzy do Jekaterynburga w zasadzie nie przyjechali. Cały stadion był w biało-czerwonych barwach. Peru najechało na Jekaterynburg tłumnie. Ludzie zabijali się o bilety, no ale trudno się dziwić. Po 36 latach nieobecności na mundialu ten kraj w końcu znalazł się na Mistrzostwach Świata, no i oszalał. Oszalał do tego stopnia, że dziś wypełnił po brzegi stadion w Jekaterynburgu. Peruwiańscy kibice w zasadzie mogą już wracać do domu, bo ich drużyna nic więcej już na tym mundialu nie ugra, ale to wcale nie jest powód do tego, by się jakoś zamartwiać i po meczu już wychodzę ze stadionu, oczywiście towarzyszyły im churalne śpiewy, zabawa, radość i myślę, że tak będzie dziś przez całą noc w Jekaterynburgu, a także przez następne dni. Tyle z tego bardzo dziwnego miasta, położonego najdalej na wschód spośród tych miast, które organizują Mistrzostwa Świata. Jakub Białek, dziękuję bardzo. To był Jakub Białek z Rosji, natomiast a propos poprzedniego materiału chciałem jeszcze powiedzieć, że podjąłem decyzję, iż będę bojkotował wszystkich ludzi o imieniu Agaton, jakich znam. A tam ponieważ jednego, nie znasz ani jednego? Znam jednego, Agatona Kozińskiego, więc akurat na niego padło. No przykro mi, ale to jest konsekwencja jakby mojej decyzji, więc proszę się na mnie nie obrażać. Panowie, Mistrzostwa Świata grają także jutro, mecze Mistrzostw Świata 3. Zaczynamy od meczu Brazylia-Kostaryka, zaraz sobie zobaczymy belkę z kursami na to spotkanie. Brazylia 1,22, czyli zdecydowany faworyt, Kostaryka 15 do 1. Chyba tutaj wszyscy są zgodni, że bukmacherzy
się nie pomylą tym razem, mimo że to jest dobry dla nich mundial. No, Wojtek, dawaj. A na remisik można postawić. 1-0. 1-0, jak wszyscy faworyci. Nie no, chcemy już zobaczyć, chociaż jedną drużynę z tych faworytów, która zagra koncert. Ja bym przynajmniej chciał jutro w tym meczu. Tak, Kostaryka jest w stanie to zagwarantować. Nie za wcześnie jeszcze na te koncerty? Jeden, no ja już nie wymagam, żeby grali co mecz, no ale jeden. No, Brazylia w pierwszym meczu też nie zaimponowała. No, a Kostaryka jest to taka drużyna, która powinna rozłożyć nogi, mówiąc krótko. Może niekoniecznie już tak do końca, ale jest tak. Brazylia powinna coś się... No wiesz, no Neymar też musi teraz wiedzieć, tak? No już... Zmieni fryzurę, to wiesz to. Tak, obciął makaron. Żałuję, bo chciałem cię namówić, żebyś z tym makaronem tu wystąpił na głowie. Żebyś wyglądał jak Neymar. Tak, no, ale niepotrzebnie mu wysyłał. Na Twitterze przeczytał, że coś tego i od razu wziął i się ogolił. No. Ale to może mu pomóc, może lepiej grać. No tak. Dobrze. Najciekawszy chyba mecz. Kostaryka bez Wanchopa. Tym razem już. Mimo wszystko. Najciekawszy mecz jutrzejszego dnia, tak mi się wydaje, ze względu na wagę i na to, co się może wydarzyć w grupie, no to jest Nigeria kontra Islandia, bo to jest mecz, w którym obie drużyny walczą o awans i realnie dzisiaj zobaczyły, że ten awans jest możliwy, bo jeszcze do meczu Argentyny z Chorwacją mogli się zastanawiać, czy to aby na pewno jest w ich zasięgu. Teraz już wiedzą, że jest jak najbardziej. To ja takie pytanie na poczekaniu. Czy wiecie, ile ludności ma Nigeria? Ja nie wiem. Tak mniej więcej. Ale jako, że mam Nigeria, Nigeria to pewnie jest 80 milionów. No więc tak, no, prawie 200. O. A Islandia ma tej ludności ile? 300 tysięcy. Właśnie. 340. I teraz chcę powiedzieć tak, ja jestem ogólnie zwolennikiem... 190 milionów. Wiadomo, że kibice wszyscy lubią, jak ten malutki kraj, ktoś nowy w tym, bo Nigeria już od dłuższego czasu jest uważana za jakąś tam afrykańską potęgę, jak chodzi o piłkę, aczkolwiek uważam... A to z przyzwyczajenia. Tak, aczkolwiek uważam, że w tej chwili akurat nie ma takiej generacji super, jaka była parę lat temu. I wydaje mi się, że ten zespół jest troszeczkę słabszy. Natomiast no, ja jestem zwolennikiem jakiegoś tam porządku w tym wszystkim. Zawsze mówię, że zespół, który jest jakby mocniejszy, klub mocniejszy, powinien wygrywać z klubem słabszym, bo to jakby pokazuje dobrą pracę. Natomiast w tym przypadku ta piłka rządzi się w jakiś sposób tymi prawami takimi, że zespoły, które walczą, potrafią wygrywać i jutro może dojść do niespodzianki. Może być tak, że Islandia na przykład wygra. Tutaj w zasadzie trudno mówić o niespodziance. Po pierwsze, Islandia, będę to przypominał do znudzenia, wygrała swoją grupę eliminacyjną, w której grała z Chorwacją, Ukrainą i Turcją. I to nie pierwszy raz zaimponowała w eliminacjach. Miała za sobą dobre euro. Jak widzieliśmy na kursach LVBet, nie ma pojęcia, kto to spotkanie wygrał. Więc krótko, identycznie są ocenione szanse zarówno Nigerii, jak i Islandii. Typowy mecz, w którym wszystko się może wydarzyć. Natomiast Islandia, drużyna zorganizowana i bazująca na organizacji. Nigeria, drużyna totalnie niezorganizowana, bazująca na indywidualnościach. Taktycznie ten mecz, taktycznie wygra to Islandia. Pytanie, co się będzie działo ewentualnie, jak ci Nigeryjczycy do tego... Pamiętajmy, że futbol afrykański słynie z tego, że w defensywie zawsze jak już coś muszą, a to bardziej tak, to Islandia ma jeden punkt, a Nigeria zero. To teraz tak, ci Nigeryjczycy, znając już wynik Argentyny i wiedząc, że grają z Argentyną, muszą iść po zwycięstwo. To żaden remis im niczego nie daje. Także... No ale jaki jest rozkład następnych meczów? No, Nigeria, no, ale jeżeli wiesz, by był remis, to Islandia... Przy remisie Islandia ma 2 punkty i gra z drużyną, która wyszła z pierwszego miejsca, czyli Chorwacją, która ma 6. No, już pozamiatane. Nie, przy remisie Islandia wychodzi z grupy według mnie. Wątpliwe dla mnie. No, już ugrali, tak? Pan mówi, że jak ograli Chorwatów w grupie eliminacyjnej, to trzeba ich na mundialu nie ograć, jak Chorwaci nie będą grać o nic. Remisować. Nie, bo ja zakładam, że... Mówię w ostatniej kolejce. Ale co jest ciekawe, jeżeli by doszło do remisu, to tak naprawdę wszystko jest otwarte. 3 drużyny mogą być na drugim miejscu, prawda? A wtedy... Tyle, że cały czas Islandia ma 2 punkty i gra z Chorwacją, stają kolejkę. Ja rozumiem, ale mimo wszystko, jeżeli nawet tylko zremisuje z tą Chorwacją, no może bramki na przykład nie strzelić, może dojść do wyniku 0-0, tak?
Więc chcę powiedzieć tak, no Islandia ogólnie jest bardzo mocnym zespołem, ale wtedy, kiedy gra nie z pozycji faworyta. Natomiast jak gra z pozycji faworyta, drużyny, która musi wygrać, to moim zdaniem okaże się, że trochę problemów będzie, bo to nie jest zespół finezyjny. To jest zespół, który dobrze jest zorganizowany, dobrze podbiera piłkę, wyjdzie do kontry, coś strzeli. W takim położeniu. Tak ja widzę Islandię. I na przykład gdybym zobaczył Islandię, nie wiem, z jakimś nawet słabszą drużyną, ale walczącą, która wychodzi z kontry, a Islandia, która musi atakować, może takie sytuacje będą, na przykład w następnych eliminacjach, powiedzmy, do Mistrzostw Europy czy coś, to się okaże, że Islandia, która jest pod presją kibiców, że powinna wygrać, nieraz się nadzieje na rywala, który ich ogra. Mhm. No dobrze, i mamy ostatni mecz jutrzejszego dnia o godzinie 20. Chyba pierwszy raz mecz o godzinie 20 w tych mistrzostwach mnie kompletnie nie kręci i nie czekam na niego, to znaczy Serbia kontra Szwajcaria. To takie spotkanie zapchaj dziurę trochę, a szkoda, że w prime time. Widzimy składy, widzimy kursy też niezwykle wyrównane na to spotkanie. Również Serbowie i Szwajcarzy w zasadzie tak samo wyceniani, jeśli chodzi o to, kto może wygrać przez firmę LVBet. Czutka wasza? No to podobny mecz do tego, który dzisiaj oglądałem o 14:00. Dania, Australia. Bez Czutki. No to i remis. Mhm. Szamo? Remis. No to jest też taka podobna sytuacja. No Serbowie, wiadomo, zespół, który może ograć wiele dobrych drużyn, ale może też przegrać z kimś słabszym. Szwajcarzy, szwajcarskie zegarki, tak? Czyli w jakiś sposób spodziewamy się po nich takiej konsekwentnej gry. Mhm. Remis z małym skazaniem na Szwajcarów. Ja też myślę, że Szwajcaria może to wygrać. Jak miałbym na kogoś stawiać, to właśnie na Szwajcarów. Dobrze, panowie, dziękuję wam bardzo. Grzesiu, dziękuję ci bardzo, że nas nie zagadałeś dzisiaj totalnie i dałeś dojść do głosu. Cała przyjemność po mojej stronie. Jarkowi i Wojtkowi. Moimi gośćmi byli Wojciech Kowalczyk. Dobranoc. Grzegorz Szałotulski. Dobranoc. Oraz Jarosław Kołakowski. Dobranoc. Zapraszam jutro na godzinę 22:00. Będzie z nami m.in. Marek Citko. To lepsze niż program kosmiczny. Na program zaprosił sponsor PKN Orlen.